Na wstępie tego odcinka chciałam podziękować wszystkim tym, którzy słuchają tego podcastu, zarówno na platformach takich jak Spotify czy Apple Podcasts, ale również wszystkim tym, którzy tego podcastu słuchają na YouTubie, ponieważ właśnie wybiła taka okrągła liczba 60 tysięcy subskrypcji. Nigdy się nie spodziewałam, że tylu was będzie, kochanych słuchaczy. Jeżeli ktoś z was ma taką ochotę, żeby zasubskrybować mój kanał na YouTubie, to bardzo serdecznie was do tego zachęcam, dlatego że też wtedy dostajecie powiadomienia o nowych odcinkach. Na Facebooku nie zawsze wszystko widać, kiedy dodaję coś do grupy. Więc chciałam wam bardzo podziękować. Też mam nadzieję, że zauważacie, że te odcinki są coraz częściej. Jest to zasługa przede wszystkim patronów i wsparcia patronów, którzy zapewniają mi taki komfort pozwalający mi na to, żeby się skupić już teraz tylko na podcastach. Więc jeżeli macie ochotę wspierać moją pracę i działalność i powiedzmy twórczość tutaj w tym zakresie true crime'owym, to zachęcam was do odwiedzenia patronite.pl/JustynaMazur i tam możecie wybrać sobie próg wsparcia. Chciałam też dodać, ponieważ dzisiaj miałam taką śmieszną sytuację, czy śmieszną, trochę mi napsuła krwi, ale już mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Chciałam, żeby na początku każdego odcinka pojawił się taka informacja, że podcast, który prowadzę, Piąte Nie Zabijaj, nie jest moim autorskim śledztwem, nie jest to efekt moich jakichś tam dociekań, tylko zawsze każdy odcinek powstaje w oparciu o ogólnodostępne, publiczne materiały, do których każdy z nas przy troszkę większym nakładzie pracy jest w stanie dotrzeć. To znaczy są to materiały prasowe, są to książki, są to jakieś wzmianki w mediach, są to audycje radiowe, są to audycje telewizyjne, programy telewizyjne, wywiady itd., itd. Więc zawsze wszystkie źródła staram się linkować pod odcinkiem. Czasami nie jestem w stanie aż wszystkich wrzucić, bo nie pozwoliłabym na to długość na YouTubie, bo przy niektórych sprawach na przykład źródeł jest około 300 albo 200, bo na przykład takie medialne sprawy to jest mnóstwo artykułów, kilka stron w Google'ach i jeszcze się człowiek zagłębia w jeszcze więcej, jeszcze głębiej i tak dalej. Więc chcę też tak jasno i wyraźnie powiedzieć, że ja korzystam po prostu z różnych źródeł i zawsze podaję autorów tych źródeł. Nawet od dłuższego czasu, nawet jeżeli podaję jakiś materiał, wideo jako źródło, to staram się też wymieniać z imienia i nazwiska reportera czy dziennikarza, który jest za to odpowiedzialny, więc tutaj to zaznaczam, że to nie są moje działania śledcze, bo nie jestem dziennikarką śledczą, nie chcę być dziennikarką śledczą i nie mam takich ambicji, żeby ją udawać czy aspirować o takie miano. Wydaje mi się, że forma podcastu Piąte Nie Zabija jest dość jasno określona od samego początku i taka formuła mi się bardzo podoba, ponieważ ja sama często spotykam się z tym, że na przykład trafiam na jakąś sprawę kryminalną i potem muszę jakby ją sobie zbierać do kupy poprzez przeglądanie kilkudziesięciu różnych źródeł i nigdy nie jestem w stanie jakoś zebrać tego w całość, więc wydaje mi się, że takie miejsce jak to, zresztą myślę, że większość podcastów kryminalnych, przynajmniej tych polskich, właśnie się na tym opiera, że jest to właśnie takie zebranie ogólnodostępnych informacji w całość i opowiedzenie tego w jakiś atrakcyjny dla słuchacza sposób. Dobra, tyle tytułem wstępu, chciałam to powiedzieć. I dzisiaj chciałam was zaprosić na sprawę, która jest bardzo ciekawa i która zajęła moje myśli na dłuższy czas i cieszę się, że będę ją mogła opowiedzieć w trochę inny sposób niż myślałam, że ta sprawa się zakończy. Także zapraszam was do dzisiejszego odcinka.
Aby poznać tę sprawę, musimy cofnąć się do 2004 roku, do województwa podkarpackiego, dokładnie do miejscowości Cieszyna koło Strzyżowa. To jest taka miejscowość znajdująca się pomiędzy Rzeszowem a Krosnem, tak na dobrą sprawę prawie przy trasie między tymi dwoma miastami. W tej Cieszynie mieszka rodzina Petków, Jan, Ewa oraz ich dzieci, syn i córka. Syn w 2004 roku miał 15 lat, córka była młodsza, ale oboje byli w wieku szkolnym, tak więc były to takie dzieci już, powiedzmy, samodzielne. Rodzina żyła w takim modelu bardzo klasycznym, powiedziałabym. Zarabianiem na dom i na rodzinę zajmował się Jan. Ewa z kolei zajmowała się domem, opiekowała się dziećmi, nie pracowała. Rozmyślała o tym, że to już czas na to, żeby sama zajęła się jakąś pracą. I jako, że w takich małych miejscowościach często o pracę jest trudno, więc taką opcją dla wielu kobiet, szczególnie właśnie z małych miejscowości, są wyjazdy za granicę do pracy, na przykład do Włoch czy do Niemiec, jako, nie wiem, sprzątaczki, opiekunki do starszych osób i różne inne tego typu prace. Sama też znam kilka takich właśnie osób z małej miejscowości, które masowo wyjeżdżały do Włoch do pracy. Są to takie właśnie prace głównie przy osobach starszych w ramach takiego prowadzenia domu, opieki, nawet wychodzenia na spacer, towarzystwa dla starszych ludzi, których na to po prostu stać. Ewa i Jan uchodzą za bardzo zgodne małżeństwo, spędzają razem czas, kiedy jest to im dane, są zżyci ze sobą, a kiedy Jan jest w pracy, Ewa zajmuje się dziećmi, gotuje, sprząta, ale kiedy dzieci wychodzą do szkoły, to sąsiedzi zauważają, że Ewa spędza dużo czasu z mieszkańcem pobliskiej wsi, Pstrągówki, Markiem. Marek jest młodszy od Ewy o 2 lata. Ewa jest 34-latką, Marek ma 32 lata i widać, że Markowi bardzo zależy na tej znajomości z Ewą, przyjeżdża po nią, odwozi ją do sklepu, na różne zakupy, spędza z nią sporo czasu. No i jak to w małych miejscowościach bywa, pojawiają się pewne plotki na temat tej znajomości. Nikt nigdy nie przyłapuje ani Ewy, ani tego Marka na jakichś tam niecnych czynnościach. Zresztą o tej znajomości też wie Jan i on wie, że po prostu kobieta się przyjaźni z tym mężczyzną, nie ma jakichś wielkich obiekcji. Rozumie, że kobieta jest sama w domu, po prostu jest jakiś tam gość, który lubi z nią spędzać czas, a poza tym czasami pewnie taki facet, który gdzieś tam ją może podwieźć czy przywieźć albo pomóc z zakupami, no nawet można powiedzieć, że jest przydatny. 14 czerwca 2004 roku, dzień jak co dzień. Rano dzieci wstają do szkoły, obudzone przez matkę. Ewa bierze dzieci do kuchni, robi im śniadanie, robi też im kanapki do szkoły, rozmawia jeszcze z nimi, czy się przygotowały do lekcji, czy są gotowe do szkoły, czy wszystko zabrały i wypuszcza dzieci w świat. Mają się spotkać za kilka godzin, kiedy oboje wrócą do domu. Ewa zapewne będzie czekała na nich z obiadem, więc po prostu dzień jak co dzień. Około 9:00 pod dom Ewy podjeżdża samochód, zielony Polonez, należący właśnie do Marka. Kobieta z tym mężczyzną odjeżdża, potem jest widziana we Frysztaku w okolicach urzędu gminy. Kiedy około 13:00-14:00 dzieci Ewy wracają do domu, są zdziwione, że drzwi wejściowe do domu są zamknięte. One nie mają klucza, bo mama przecież zawsze jest w domu. Nie słyszały o tym, żeby mama gdzieś miała wychodzić, no ale pierwsze, co przychodzi im do głowy, to to, żeby sprawdzić, czy Ewa nie poszła do swojej mamy, czyli do ich babci. Idą do tej babci, właściwie pewne, że spotkają tam kobietę, ale babcia mówi im, że nie widziała dzisiaj swojej córki, więc poleca im, żeby jeszcze poszły sprawdzić do jakichś tam znajomych. Dzieci idą do przyjaciółki matki, również ona nie wie, gdzie Ewa się znajduje. I dzieci już takie trochę zmartwione wracają pod dom, gdzie po kilkudziesięciu minutach przyjeżdża Jan, który wraca z pracy i zdziwiony widzi dzieci siedzące przed drzwiami wejściowymi do domu, bez kluczy, bez obiadu. Nigdy to się nie zdarzało, kobieta zawsze... Jego żona zawsze była w domu, kiedy dzieci wracały, zawsze to był taki jakiś jej cel, taki punkt w harmonogramie dnia, który nakazywał tę obecność o tej godzinie. Pyta, dlaczego nie ma mamy, dzieci nie wiedzą. Pyta, czy by sprawdzały u babci, czy sprawdzały u przyjaciółki jednej, drugiej. Mówią, że owszem.
Więc pierwsze, co przychodzi mężowi do głowy, to to, żeby sprawdzić u teściowej, bo też mieszkała niedaleko. Kobiety żyły nawet w całkiem dobrych stosunkach, więc to jest jakby taki kolejny punkt, w którym sprawdzają. Ale u teściowej również Ewy nie było. Więc mężczyzna, taki trochę zmartwiony, dzwoni do jednej z najbliższych przyjaciółek właśnie swojej żony, na którą dzieci mówią ciocia Basia, więc nie mam pewności, czy to jest tylko przyjaciółka, czy to na przykład nie jest jakiś członek rodziny. Kobieta imieniem Barbara w jakiś tam sposób próbuje Jana pocieszyć, mówi, że może po prostu gdzieś się zasiedziała, może gdzieś poszła na jakieś zakupy, zaszło jej trochę więcej czasu, może za chwilę wróci. I tak stara się uspokoić, ale mimo wszystko Jan jest zaniepokojony, ten niepokój też się udziela dzieciom. Taka sytuacja nigdy nie miała miejsca, nie ma z nią kontaktu, nie zostawiła nawet kartki. Też orientują się, że zostawiła w domu dokumenty, więc nawet jeżeli szła coś niby załatwić, no to tak jakby nie za bardzo miała co. I kiedy tak sobie siedzą w mieszkaniu, dzwoni telefon, który odbiera syn, ten 15-letni. I słyszy w słuchawce męski głos, który mówi dokładnie tak, to jest cytat. Ewa wróci jutro, załatwia sobie pracę we Włoszech. Kiedy syn pyta, kto mówi, słyszy tylko w słuchawce imię Wiesiek i połączenie zostaje przerwane. Mówi oczywiście o tym całym wydarzeniu ojcu i ciotce. Ci są bardzo zdziwieni, bo po pierwsze, jaki Wiesiek i dlaczego ten Wiesiek dzwoni tutaj do domu, a nie Ewa? Po drugie, nic takiego Ewa nie mówiła, że właśnie teraz ma zamiar wyjechać do Włoch. Owszem, były jakieś takie plany, ale to było wszystko na takiej zasadzie snucia planów na przyszłość, omawiania różnych opcji, a nie żadnych konkretów, więc Jan był bardzo zdziwiony, tym bardziej, że od razu w głowie się gdzieś tam pojawił ten znak zapytania, że jeżeli faktycznie pojechała gdzieś załatwiać pracę, to raczej to było daleko. Jeżeli by pojechała daleko, to raczej musiała się spakować, wziąć chociaż dowód osobisty, a te wszystkie dokumenty znajdowały się w domu. Nawet tego paszportu nie miała przy sobie na 100%, więc nawet gdyby miała gdzieś wyjechać, no to było to niemożliwe, przynajmniej w 2004 roku, bo przypominam, że to było tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a jeszcze wtedy nie przystąpiliśmy do strefy Schengen. Po tym telefonie rodzina była mocno zmartwiona. Zachodziła w głowę, co się w ogóle mogło stać. Oczywiście w grę też wchodziły jakieś żarty, czy jakiś głupi naprawdę dowcip. No ale nie zmieniało to faktu, że już było późno, Ewy ciągle nie było w domu, nie było z nią kontaktu. Tutaj dzwoni ktoś nieznajomy i mówi, że ona chce wyjechać do Włoch, co się też nie do końca klei. W międzyczasie mąż Ewy zauważa, że właściwie Ewa nie wzięła ze sobą nic oprócz aparatu fotograficznego, takiego cyfrowego, na którym było mnóstwo zdjęć, a ostatnio głównie te z rodzinnej wycieczki do Częstochowy, więc zaczyna się pojawiać w głowie gdzieś taka myśl, że może ona wyjechała na dobre i zabrała ze sobą ten aparat, żeby mieć najnowsze, takie najbardziej aktualne zdjęcia swoich dzieci, więc te myśli po prostu im tam krążyły po głowie. Ale na zgłoszenie zaginięcia było jeszcze za wcześnie, poza tym Jan myślał sobie tylko o tym, że może faktycznie zaraz Ewa się pojawi w domu, może gdzieś pojechała z tym znajomym, może po prostu coś ją gdzieś tam zatrzymało i postanowił jeszcze gdzieś tam jej poszukać po okolicznych miejscowościach i w czasie, kiedy go nie było w domu, znowu zadzwonił telefon i znowu odebrał go syn. Ewa powiedziała do swojego syna: Paweł, to ty? Daj mi tatę. On oczywiście zaczął tak entuzjastycznie reagować. Mamo, przecież to ty, co się z tobą dzieje, co się stało? Kobieta zaczęła mówić, że nic się nie stało. Potem ci wszystko powiem, ale zawołaj ojca. Chłopak odpowiedział, że ojca niestety nie ma, ale jest w domu ciocia Basia, więc może dam ci ciocię Basię. I w tym momencie, kiedy podawał słuchawkę swojej ciotce, połączenie znowu zostało przerwane i nie wiadomo było, z jaką sprawą mama dzwoni. W każdym razie to ich trochę uspokoiło, że kobieta żyje, że jest wszystko z nią w porządku, że ma dostęp do telefonu, że może się skontaktować. No ale była już późna noc. Do domu wrócił Jan, kiedy usłyszał, że Ewa dzwoniła, ale że chciała tylko z nim rozmawiać, a potem się rozłączyła. No to z jednej strony również to jego, ta jego reakcja była taka słodko-gorzka. Z jednej strony dobrze, że żona żyje, z drugiej strony co się z nią dzieje i dlaczego nie może powiedzieć, gdzie jest i co się z nią dzieje. 15 sierpnia, na drugi dzień,
Jan Petka idzie już na policję i zgłasza zaginięcie żony. Kiedy opowiada policjantom, w jakich okolicznościach żona zaginęła i zniknęła z domu, że zaniedbała wszystkie swoje dotychczasowe obowiązki, które zawsze wyznaczały jej rytm dnia i były taką świętością, no oczywiście policjanci przyjmują to do wiadomości, ale zaczynają mężczyźnie sugerować, że może kobieta chciała wyjechać, może miała dość tego kieratu. I kiedy Jan opowiada im o tych telefonach, które miały miejsce, bo jeszcze okazuje się, że w międzyczasie, w nocy, pomiędzy tym ostatnim telefonem o północy, a przyjściem na policję, do domu kilka razy dzwonił telefon, ale były to głuche połączenia, co było też takie no, niespotykane i wiązali to bezpośrednio z zaginięciem Ewy. Policjanci delikatnie sugerują Janowi, że może po prostu ona z kimś uciekła, może jest jakiś wiesiek, z którym ona się spotykała, że może mężczyzna podczas gdy pracował, to nie zauważył, że żona ma jakiś romans. Ale Jan pewny był tego, że zna świetnie swoją żonę i absolutnie kategorycznie zaprzeczał, że ona zna jakiegokolwiek wieśka, bo on zna wszystkich jej znajomych, że bardzo sobie zawsze ufali, wszystko sobie mówili, że on wyklucza jakikolwiek w ogóle romans, że to jest niemożliwe i że jego żonie na pewno coś się musiało stać, bo w życiu by nie zostawiła dzieci. I nawet jeśli postanowiłaby odejść od Jana, chociaż nie miała powodów, to na pewno skontaktowałaby się albo zostawiłaby jakąkolwiek wskazówkę i wiadomość dzieciom, a tego nie zrobiła. Policjanci słysząc to przyjmują zgłoszenie o zaginięciu i udają się do domu Petków, gdzie no, przeszukują mieszkanie, szukając jakichś śladów czy wskazówek. Nie znajdują faktycznie niczego takiego, co by mogło świadczyć o tym, że kobieta umyślnie opuściła swoją rodzinę. Brakuje tylko tego wspomnianego aparatu fotograficznego. Zaczynają gdzieś tam rozpytywać sąsiadów czy jakieś osoby i wtedy właśnie dowiadują się o tym, że była widziana we frysztaku w okolicach właśnie centrum miasta i właśnie była widziana z jakimś mężczyzną. Ktoś inny, kto mieszkał blisko, mówi, że w okolicach poran między 8 a 9 przyjechał zielony polonez. Ktoś tam mówi, że to był taki jej znajomy, który się tutaj kręcił. No i zaczynają się pojawiać takie właśnie zeznania sąsiadów i okolicznych mieszkańców o tym, że może właśnie Ewa miała jakiś romans, bo przecież no, kto odwiedza mężatkę pod nieobecność męża, że to po prostu było takie oczywiste dla niektórych ludzi. I faktycznie było tak, że ten przyjaciel, z którym Ewa utrzymywała jakąś tam znajomość, bardzo jej pomagał, starał się zawsze być na każde jej zawołanie. No i tak wyglądał jak taki jej kompan, oczywiście dla innych mogło to wyglądać inaczej. I też myśli i podejrzenia właściwie Jana, męża Ewy, poszły w kierunku tego mężczyzny, więc policja postanawia, niewiele myśląc, z tym Markiem się skontaktować. Ale zanim policjanci to robią, to robi to Jan, który wie, że Marek ma tego dnia rozprawę w sądzie, więc podjeżdża pod ten sąd, czy tam pod jego dom, czekając, aż on wróci z tej rozprawy. No i pyta go wprost, gdzie jest Ewa, co jej zrobiłeś. I mężczyzna zachowuje się według Jana dziwnie, ponieważ nie jest absolutnie zaskoczony zaginięciem jego żony. A jeżeli mu tak bardzo zależało i nawet jeżeli ją bardzo kochał, to gdyby nie miał nic wspólnego z tym, z jej zaginięciem, to powinien być zaskoczony, a już na pewno zmartwiony. I kiedy Jan się próbuje z nim bardziej skonfrontować i mówi o tym, że jego samochód gdzieś tam był widziany, to mężczyzna szybko zmienia temat. Kiedy przyjeżdża już policja do niego, już nie może tak łatwo uniknąć odpowiedzi na zadane mu pytania, a policjanci zaczynają go już tak przyciskać trochę do ściany, ponieważ mówią, że mają świadków, którzy go widzieli pod domem Ewy. Mówią o tym, że przecież wiadomo, że on z tą Ewą dużo czasu spędzał. Mówi policja mu również, że był widziany we frysztaku z Ewą, gdzie ona była widziana po raz ostatni, że generalnie jest ostatnią wiadomą osobą, która widziała Ewę żywą. Mężczyzna się wypiera, mówi, że przecież jest bardzo wiele polonezów w ich powiecie, również zielonych, że to niczym nie świadczy, to, że on ją gdzieś tam spotkał w mieście, no to w ogóle o niczym też nie świadczy, on ją po prostu tam zawiózł. Najpierw się wypierał oczywiście tego, że ją odebrał spod domu i zawiózł do tego frysztaka, potem mówił, że ją zawiózł, ale tam ją widział po raz ostatni, więc zaczął się mieszać w tych zeznaniach i gubić, no co policjantom dało sporo do myślenia.
Ale właściwie na tym się sprawa zakończyła na ten moment, ponieważ mężczyźnie trzeba było postawić zarzut. Dowodów nie było. Miał jakieś tam nawet w miarę jakieś tam skrojone alibi, które było wiarygodne. No i niestety policjanci nie mogli niczego innego zrobić, tylko go zwolnić. W międzyczasie ruszają szeroko zakrojone poszukiwania policji i różnych innych służb. Przeczesywane są wszystkie lasy, pola, jakieś zagajniki, zbiorniki wodne. No, Ewy nigdzie nie ma. Marek jest pod jakąś obserwacją policji, ale również niczego takiego nie robi. Zachowuje się jak gdyby nigdy nic, więc na dobrą sprawę no nie ma sprawy. Przede wszystkim policjanci bardzo chcieli go trochę, tak kolokwialnie powiem, przycisnąć, ale nie mieli na to zgody prokuratury, bo mieli za mało dowodów. A przede wszystkim nie było wiadomo właściwie w jakiej sprawie policjant ma działać, no bo było zgłoszone zaginięcie. Rodzina zachowuje się tak, jakby kobieta już nie żyła, ponieważ no, wszyscy powtarzali, że ona by w życiu nie opuściła rodziny, szczególnie dzieci, więc musiało się na pewno stać jej coś bardzo złego, skoro tego kontaktu nie ma. Więc kiedy policjanci chcą właśnie w tym kierunku pójść, no to słyszą, no zresztą całkiem uzasadnione to, że przecież nawet nie ma ciała, my nawet nie mamy kropelki krwi, po której moglibyśmy pójść tym tropem. Więc tak sprawa troszkę utyka, najpierw właśnie jako zaginięcie, poszukiwania nie dają żadnych rezultatów, obserwacja ewentualnego podejrzanego również nie przynosi żadnych rezultatów. No ale w pewnym momencie przychodzą billingi od operatora, które udało się zdobyć. No i z tych billingów, bo to były billingi związane z telefonem stacjonarnym w rodzinie Petków, więc doskonale widzieli numer telefonu, z którego zadzwoniono do nich tego 14 czerwca, kiedy zadzwonił ten rzekomy Wiesiek oraz zadzwoniła później sama Ewa. I był to ten sam numer telefonu, który bez większych zaskoczeń okazało się, że należał właśnie do Marka Eś. Więc policjanci już mieli jakiś taki, powiedzmy, namacalny dowód czy jakąś mocną poszlakę, która oprócz tego, że mężczyzna widział ją po raz ostatni i plątał się w tych zeznaniach i powiedział gdzieś tam między słowami, że on widział się z Ewą tego dnia rano, no to już mieli takie coś, co wiązało się już z samym tym jej zaginięciem i uzasadnianiem tego zaginięcia jej bliskim. Niestety z racji tego, że ta sprawa jest bardzo ubogo opisana w mediach, to podejrzewam, że właśnie wtedy pojawił się gdzieś nakaz przeszukania, nie wiem, czy mieszkania, czy w ogóle wszystkich ruchomości i nieruchomości, które należały do Marka. I tak policjanci trafiają do wnętrza jego poloneza, gdzie znajduje się wśród różnych rzeczy, w tym polonezie znajdują kartkę, na której zapisany jest cytat z tej rozmowy telefonicznej, którą ten rzekomy Wiesiek odbył z synem Ewy. Jest tam właśnie napisane dokładnie to zdanie, które padło w rozmowie, czyli Ewa wróci jutro, załatwia sobie pracę we Włoszech. To z jednej strony jest kolejny dowód, ale z drugiej strony nie jest to w ogóle żaden kolejny dowód, dlatego że ten telefon już i tak powiązali policjanci ze sprawą Ewy, ten telefon Marka. Śledczy znowu próbują dogadać się gdzieś tam z prokuraturą, żeby postawić mu zarzut zabójstwa Ewy Petki, ale prokurator jest nieugięty i mówi, że to są po prostu za słabe dowody, że jasne, one są stawiające go w niekorzystnym świetle, ale to jest wciąż za mało, żeby kogokolwiek oskarżyć, a już co dopiero skazać za zabójstwo, tym bardziej, że wciąż nie ma ciała. 2 lata później, w 2006 roku, jesienią, spacerujący po lesie grzybiarz, co jest w ogóle też taką pochodną jesieni trochę, jeśli chodzi o kryminalistykę, że bardzo dużo właśnie zwłok odnajdowanych jest wczesną jesienią, kiedy są grzyby, kiedy osoby, które uwielbiają grzybobranie, zapuszczają się w takie części lasu, które nie są na co dzień uczęszczane i bardzo wnikliwie obserwują podłoże tego lasu, są więc w stanie wyłapać jakieś szczątki ludzkie, jakieś rzeczy, które nie powinny tam się nigdy znaleźć. No i tak się właśnie dzieje w tym 2006 roku. Grzybiarz w miejscowości Stępina, w tym samym powiecie, odnajduje zwłoki ludzkie. Zostają one zabezpieczone, zabrane przez policję
No, okazuje się, że są to zwłoki kobiety, a kiedy przeprowadzone zostają badania DNA, tożsamość tej kobiety jest potwierdzona i tak zostaje odnalezione ciało Ewy Petki. Niestety absolutnie nie wiadomo, w jaki sposób kobieta zginęła. Jedyne, co policjanci wiedzą na pewno, to to, że zwłoki były ułożone w tak dziwny sposób, że na pewno osoba, która umarłaby na przykład w wyniku jakiejś choroby, jakiegoś upadku, czy w ogóle, nie wiem, jakiegoś wyziębienia w lesie, no już tak mówimy o takich abstrakcyjnych, powiedzmy, śmierciach, czy sposobach śmierci, nie mogłaby się w taki sposób ułożyć sama, więc śledczy nabierają przekonania, że było to morderstwo. A w związku z tym, że już mają ciało, więc wiedzą, że do jakiegoś przestępstwa tutaj doszło, znowu zwracają się do prokuratury, no i wtedy zaczyna już to śledztwo w jakiś tam konkretny sposób iść do przodu. Tym bardziej, że śledczy szybko docierają do Marka Eś, który po 2 latach znowu z nimi rozmawia, znowu staje z nimi twarzą w twarz. No i na początku mężczyzna oczywiście się do niczego nie przyznaje. Potem zaczyna znowu gubić się w zeznaniach i tak dochodzi do tego, że przyznaje się do tego, że on te zwłoki tam ukrył, ale że absolutnie nie ma nic wspólnego z zabójstwem kobiety, że jej nie zabił. A niestety bez zeznań Marka, no, policja nie mogła nawet ustalić mechanizmu śmierci, bo ciało było w tak daleko posuniętym rozkładzie, no właściwie to już był chyba sam szkielet, na podstawie którego nie mogli określić biegli, w jaki sposób kobieta zmarła, czy została uduszona, czy była dźgnięta nożem, czy się wykrwawiła, czy nie wiem, została pobita. Więc na pobicie nawet może chyba tam mogło nic nie wskazywać z racji tego, że pobicie bardzo widać na przykład na kościach czaszki, które są pęknięte lub dziurawe, więc ten mechanizm śmierci nie został ustalony. Prokuratura stawia Markowi Eś zarzut zabójstwa, za co mogło mu grozić aż 25 lat więzienia lub, jeśli tak sąd by uznał, dożywocie. Niestety na sali sądowej okazało się, że zgromadzone dowody nie pozwalają, tak jak wcześniej wspomniałam, ustalić mechanizmu śmierci, a więc też nie pozwalają ustalić przebiegu tego wydarzenia, a mężczyzna oskarżony o to zabójstwo nie przyznaje się do tego zabójstwa, jedynie do ukrycia zwłok, co też jest osobnym zarzutem. W związku z tym na horyzoncie pojawiło się takie niebezpieczeństwo, że co zresztą sąd potem wyartykułował, że możliwa jest w tej sprawie zmiana kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci albo ciężkie uszkodzenie ciała, którego następstwem jest śmierć człowieka, co by się wiązało z tym, że Marek Eś otrzymałby dużo niższy wyrok. I w 2008 roku ten wyrok zapadł. Marek Eś został skazany na 12 lat za zabójstwo Ewy Petki. Niestety nie udało mi się dotrzeć do orzeczenia sądowego, w którym byłoby powiedziane, czy jeszcze potem była jakaś apelacja, czy ten wyrok został podtrzymany, czy może zwiększony, może obniżony, więc nie do końca wiem, co się dalej stało. Ale jeżeli faktycznie mężczyzna został skazany na te 12 lat w 2008 roku, to licząc mu nawet areszt, który został pewnie zaliczony w poczet odbywania kary, no to już minęło tyle lat, że jest możliwość, że jest już ten mężczyzna na wolności. Jako motyw śledczy oraz sąd uznał zazdrość o kobietę. Podobno tego krytycznego dnia Ewa Petka miała powiedzieć Markowi, że nie chce się już więcej z nim spotykać. Podobno mężczyzna ją nachodził, utrudniał jej życie, nie dawał jej wręcz spokoju, osaczał ją, co było traktowane przez sąsiadów za taką miłą pomoc, która czasami sugerowałaby, że nie wiem, może tych dwoje łączyć coś więcej. Była prawdopodobnie dla Ewy męcząca i to najprawdopodobniej było przyczyną tej zbrodni. Taka zazdrość, zaborczość wręcz, która doprowadziła do śmierci. Jako taką ciekawostkę powiem wam tylko tyle, że Ewa Petka była poszukiwana jako zaginiona właśnie przez magazyn kryminalny 997. W 2006 roku chyba pojawił się pierwszy materiał na temat tej sprawy i wówczas nie było wiadomo, co się stało z panią Ewą.
a kilka miesięcy po emisji tego programu jej zwłoki zostały odnalezione. I sprawiło mi to niezwykłą przyjemność, czy mówię tutaj o przyjemności w takim kontekście ulgi, kiedy wpisałam sobie imię i nazwisko zaginionej kobiety i właśnie okazało się, że po pierwsze jej zwłoki zostały odnalezione, co oczywiście mnie nie ucieszyło, ale powiedzmy, że jest to jakieś zakończenie sprawy oraz, że znaleziono właśnie odpowiedzialnego za jej śmierć człowieka. I drugą ciekawostką, która mnie bardzo tak zafrapowała, powiem szczerze, jest to, że w tym samym województwie, w okolicach Rzeszowa, kilka lat później, co by mogło wskazywać na to, że tak jakby po wyjściu tego Marka, który odebrał życie Ewie, w Rzeszowie został skazany na 25 lat więzienia. Mężczyzna też o imieniu Marek, o nazwisku na Eś. Nie wiem, czy jest to samo nazwisko, no wykluczam, że to są te dwie same osoby. Ale kiedy się wyszukuje właśnie Marka Eś, wyskakują dwie bardzo podobne sprawy z tego samego województwa. I mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa swojej jakiejś tam sympatii, która też nie chciała z nim być, która powiedziała, że to koniec. I co ciekawe, dostał tak wysoki wyrok za samo usiłowanie zabójstwa, ponieważ był recydywistą, dlatego że w 2004 roku zabił swoją partnerkę. Więc na początku pomyślałam, że to może właśnie chodzić o panią Ewę, ale to są dwie różne sprawy, ponieważ tamta kobieta była stanu wolnego i była w ogóle w ciąży z tym mężczyzną. Jest to dwie różne sprawy, ale taka ciekawostka, jeżeli będziecie czegoś szukać w internecie na temat tej sprawy, to tylko was uczulam, że właśnie sprawy były dwie. I ten drugi mężczyzna został nazwany nożownikiem z Rzeszowa, chyba z tego co pamiętam, więc też taka, powiedzmy, kryminalna ciekawostka, żeby to źle nie zabrzmiało oczywiście. Jak na piąte nie zabijaj, ta historia może wam się wydawać taka za krótka. Chociaż ja się akurat bardzo cieszę, że w stosunkowo krótkim czasie udało się rozwikłać taką zagadkę i też myślę, że możemy wszyscy odczuwać swojego rodzaju ulgę z tego powodu, że nieznany sprawca, który się raz wymknął wymiarowi sprawiedliwości, może wszystko na niego wskazywało. Zobaczcie tutaj ten etap, kiedy prokuratura dostaje go właściwie na tacy i nie może go aresztować, nie może mu postawić zarzutów, bo jest ich za mało, chociaż właściwie w stronę tego mężczyzny świecą czerwone neony i takie strzałki na niego wskazują i wszystko się klei właściwie i nawet są takie dowody, które mogłyby go wiązać z tą sprawą. I że to się dzieje po latach i też trochę ze strachem myślę o tym, co by było, gdyby on na przykład nie przyznał się do zakopania tych zwłok, gdyby cały czas twierdził, że to nie on. Czy wtedy też zdołałby uniknąć kary, no bo dowody byłyby takie same, tylko pojawiłoby się jeszcze ciało, z którego nic nie można było za bardzo wyczytać. Że mimo, powiedzmy, takiego pozytywnego zakończenia tej sprawy, no mówię tutaj tylko i wyłącznie o wydaniu wyroku, złapaniu sprawcy, osądzeniu go i ukaraniu, to myślę sobie właśnie o tym, że myślę, że niewiele by brakowało, żeby temu człowiekowi uszło to na sucho. Też ciekawe jest dla mnie w tej sprawie to, że to taka zupełnie niepozorna i niewinna właściwie sprawa, ponieważ romansu nigdy nie udowodniono, też Marek Eś nigdy nie przyznał się do tego, że oni utrzymywali ze sobą jakąś bliższą relację. On po prostu bardzo chciał, żeby Ewa z nim była i kiedy kobieta powiedziała, że nie, że to nigdy się nie wydarzy, zareagował tak, a nie inaczej, więc bardzo smutna historia, ponieważ ktoś stracił ukochaną żonę, ktoś stracił matkę i właściwie takie beztroskie dzieciństwo. No taka smutna historia moim zdaniem i tylko pokazująca, jak niewiele trzeba, żeby stać się katem, a jeszcze mniej, żeby zostać ofiarą. Z tą myślą was dzisiaj zostawiam, prosząc jak zwykle o to, żebyście dbali o siebie, żebyście troszczyli się o swoje bezpieczeństwo, zamykali drzwi od środka w mieszkaniu, zamykali na przykład drzwi w samochodzie, kiedy do niego wsiadacie. Wiem, że są to takie błahostki, które teraz, czy oczywistości, które teraz wam mówię, ale wydaje mi się, że to są takie właśnie malutkie rzeczy, które możemy zrobić, żeby swoje bezpieczeństwo zwiększyć. I troszczmy się też o innych i bądźmy uważni. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za to, że tak tłumnie i licznie słuchacie podcastów. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Zachęcam też tych, którzy chcieliby mnie wspierać i do usłyszenia za tydzień.